człowieka. No chodź maleńka, chodź, chodź. I tak, taki początek dzisiejszego wypadu, zarazem reportażu na wsi. A tu przede mną taka mućka wiejska, pamiętna rasa. A my za chwilkę udajemy się na eksplorację domu wiejskiego, który naprawdę został zachowany oryginalnie. Mućka idzie z nami? No chodź, 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 chodź. Nie wie co się dzieje. Niestety nie wezmę jej ze sobą, ale już niedaleko, gdzieś tam za tym lasem, opuszczone gospodarstwo, które jest naprawdę mega zachowane, pamiętające jeszcze czasy PRL-u. A ta krówka to niestety nowożytne dzieło rolnicze. Do usłyszenia, króweczko, a ja tymczasem jadę sobie tam. Spokój, cisza, śpiewające ptaszki, a ja na tropie śladów takich przeszłości, śladów PRL-u, innej rzeczywistości. Dzisiaj w takim opuszczonym gospodarstwie, dookoła otaczający park, raczej mały sad, który otaczał tą gospodarstwo, do którego zaraz zmierzam. Bardzo ciekawe. Ciekawe ze względu na bardzo dobrze zachowane ślady mieszkania tam ludzi. A tutaj w koło na razie taki ponury widok zapuszczonego sadu, który otaczał to gospodarstwo. Gospodarstwo o tyle niezwykłe, o już je widać, że naprawdę znajdujące się w bardzo dobrym stanie. Zobaczymy, co tam będzie, a na pewno jest warto. Jest to wszystko bardzo dobrze zachowane i za chwilkę mam wrażenie, że ukaże się oczom tego odcinka niesamowity widok tej ciszy i spokoju, które to wszystko zostało tutaj w tym domu. Gdzieś tam w oddali mknące samochody. Gospodarstwo jest dosyć mocno schowane, chociaż koło głównej ścieżki. A ja właściwie zmierzam i już dochodzę do granic takich gospodarskich, które oddzielał tutaj od tego sadu. Prawdopodobnie ogrodzenie miało tutaj zatrzymać zwierzątka, które się tutaj mogły przemieszczać pewno po terenie gospodarskim. Tutaj mamy pierwszy ślad używalności. Na pewno będzie zban gliniany do mleka. Wczesne gospodarstwa nie były tak nakierowane ekonomicznie jak dzisiaj. Prawdopodobnie gospodarze w PRL-u utrzymywali się z niewielkiej ilości hodowli. Paru świnek, pewno paru krów. I to wszystko też duże rzeczy na ich potrzeby. Tam w oddali takie właśnie pozostałości tego zwierzęcego folwarku, który tutaj był przy tym domu. Ale dla mnie bardziej ciekawe będzie to, co znajduje się w tym domku, bo to jest na pewno ciekawe. Niepozorny domek, prawdopodobnie konstrukcja powojenna, być może przedwojenna, ale wszystko to, co jest w środku, to jest czysty PRL, idealnie zachowany. Tam można zobaczyć setki przejeżdżających samochodów, każdy w pogoni życiowej, ale prawdopodobnie nikt nie wie, jaki skarb znajduje się tutaj za drzewami. A to jest skarb niesamowity. To jest skarb pozostałości
biegu życiowego mieszkańców tego domu zostawione praktycznie samopasem i wszystko za chwilkę, mam nadzieję, że sobie to znowu odkryję, bo jestem tutaj drugi raz. Dach jest jeszcze dosyć dobrze pokryty eternitem, materiałem budowlanym właśnie perelowskim w sumie, który już jest zlikwidowany ze względu na jakieś zagrożenia chorobotwórcze. Nie jest już na pewno użytkowany, na pewno też nie w domach mieszkalnych. Całość też tutaj wypełniona jakimś kamienem, to był lokalny materiał. Nie mam możliwości sprawdzenia, z którego roku jest ten dom, ale na pewno to, co jest w środku, to czysty PRL. A ja za chwilkę tam skroczę, zobaczymy, co się tam dalej znajduje. Ale tutaj jeszcze studnia, tak. Kiedyś z braku wodociągów każde gospodarstwo w Radomiu gdzieś tam poza zasięgiem miejskich wodociągów miało taką właśnie wykopaną studnię, z której można było sobie na bieżąco pobierać wodę. Wchodzę sobie delikatnie przez drzwi. Zobaczymy, co tu będzie. Komoda stara. Oła. Charakterystyczna lodówka prawie ruskiej produkcji albo białoruskiej. Mińsk 16. A tu całe wyposażenie pewno. Mieszkała tu samotna pani, bo większość rzeczy należy do tak zwanej babuni. Chociaż nie, jest także czapeczka męska. Dobra, idę dalej głębiej do tego domku. O, o. Tutaj, o tak. Tu jest graciarnia. Jest i frania. Są jakieś skrzynki, pełno z tego sadu tutaj lokalnego, który tutaj się obywał, i pełno gazet. Tak. Oj, coś. Coś na dachu, myślałem, że się przemieszcza, ale nie, to od wiatru gałęzie się tutaj ruszają. Ale tu była graciarnia, tak, stare koszyki, wszystko naprawdę pamiętne z czasów PRL-u. Tutaj był taki przyzakładowy, można powiedzieć, magazynik. Dobra, idę dalej głębiej do tego domku. Kalendarz się zatrzymał na właśnie na jakim roku? Trzeba to sprawdzić. Ale nie wygląda się tak staro. Cóż tu jest? Szafki. Wszystko ułożone jeszcze w miarę w czytelnym stanie. I piękny widok. Kwiatki położone na stole. Niesamowite. Takie widoki już chyba się nie znajdują w nowoczesnych domostwach. Dobrze, czas wejść do tego głównego czaru tego pomieszczenia, a mianowicie do mega fajnej sypialni, dobrze zachowanej, gdzie tutaj można powiedzieć, że mieszkańcy sobie mieszkali. Wielkie małżeńskie łoże. Zdjęcie prawdopodobnie mieszkańca tutaj tego. Z myślą przy tobie. Ktoś tu chyba był pilotem. Tak. Tak wygląda na to, że mieszkanie jest tutaj związane, albo może syn, rodzina tego mieszkania z lotnictwem wojskowym. Stół. Też fajnie. Wyglądający na pewno. Ja sobie to przypominam z wizytami babci. Zostawiony stół. Tak to wyglądało właśnie. No i pełne szafy.
pełne szafy ciuchów. To jest ten właśnie spokój tamtych czasów, tak dobrze zachowany w takim miejscu. Słyszę wokół te samochody, a tutaj naprawdę muzeum takie prywatne. Jest taka szafa, która na pewno jest nie z naszych czasów. Składana. Cóż tu można powiedzieć w tym łóżu? Ogromne łóżko. Fajne. Fajnie wyglądają. Wszystko to fajnie wygląda. To jest naprawdę niesamowite. Jak to wygląda. Niesamowicie. Dlatego właśnie miejsca tutaj przyjechałem. W sumie nie wiem, co tu za dużo powiedzieć poza tym, że ta kanapa, taka małżeńskie łoże wygląda naprawdę, no nie wiem, czy to był wypadek, że to nagle się ktoś tu wyprowadził, czy śmierć właśnie powodowała, że ktoś opuścił to takie lesze tutaj, bo naprawdę wygląda to niesamowicie, tak jakby zostawione przed chwilą, a to już tu naprawdę dosyć długo jest, ale z powodu tego, że jest tutaj piękny dach, to nie wchodzi tutaj wilgoć i to wszystko tak wyszło w bardzo dobrym stanie. I tak właśnie wygląda ta moja dzisiaj krótka wizyta w tym domu, takim domu spokoju, domu ciszy, w którym tak naprawdę nic się nie dzieje, a zarazem tak dużo ciekawych rzeczy jeszcze, pozytywnych jakichś wibracji tutaj płynie z tego domu. Widać, że tutaj czas po prostu się zatrzymywał. Ja tymczasem uciekam z tego miejsca. Taki mój krótki reportażyk. Niewiele może mogłem też powiedzieć, aczkolwiek starałem się coś, magię tego miejsca przedstawić, bo jest to naprawdę ciekawe. Do usłyszenia w następnych moich reportażach i zapraszam do subskrypcji mojego kanału śladami.pl, w którym sobie w wolnych chwilach zwiedzam takie opuszczone, ciekawe miejscówki związane z PRL-em, a także inne miejsca ciekawe. Powstają fajne reportaże, które być może inspirują też innych do fajnych podróży i spędzania tak czasu. Do usłyszenia.